Przed ułożeniem membrany dachowej dno kosza należy wyłożyć deskami, które zagłębia się w kulawkach lub mocuje do wsporników zamontowanych do kulawek. Szerokość deskowania powinna wynosić minimum 35 cm na każdą stronę, mierząc od środka kosza. Następnie przyklejamy taśmą dwustronną membranę pasa koszowego. Kontrułatę w koszu mocuje się wkrętami, podkładając pod nią samoprzylepną taśmę uszczelniającą w celu uniknięcia przecieków w koszu. Łaty ułożone w koszu podcinamy na głębokość 15 mm, aby zamocować blachę koszową. Szerokość kosza zależy od długości kosza. W koszu do 4 m długości spadku wystarczy na stronę 25 cm. Szerokość kosza w rozwinięciu wynosi wówczas około 55 cm. Szerokość szczeliny wynosi wtedy około 5 cm na stronę. Jeśli kosz ma długość większą, odpowiednio większe musi być rozwinięcie, sięgające nawet do 66,6 cm. Szerokość szczeliny koszowej wynosi wtedy około 10 cm na stronę. W przypadku, gdy długość kosza przekracza 8 m, stosuje się kosz wgłębny. Dachówkę należy docinać tarczą diamentową. Krawędź powstałą przy cięciu pokrywa się zimną angobą w kolorze dachówki. Jest ona dostępna w punktach sprzedaży wraz z dachówką. Docięte dachówki nawiercamy wiertłem do klinkieru. Następnie mocujemy je za pomocą drutu ze stali kwasoodpornej. Jeśli obrówki blacharskie kosza i rynna jest z miedzi, to dociętą dachówkę mocujemy gwoździem i drutem z miedzi.